Dzień dobry. Witam się z wami kolejnego dnia. Nie będzie humoru, nie będzie energii. Mam nadzieję, że za bardzo się nie trzęsło. Ubieram się i zakładam, słuchajcie, czapkę. A dlaczego? Dlatego, że jadę do lekarza. Słuchajcie, mamy poniedziałek i weekend był straszny. Bolało mnie gardło, miałam temperaturę, zwalczyłam to, przyszło mi wszystko... Wszystko, dosłownie wszystko przeszło mi na ucho. Tu jestem tak napuchnięta, nie mogę gadać. Ciężko mi się funkcjonuje, powiem wam, że ten weekend był straszny. Powiem wam, że ostatni raz miałam zapalenie... Coś krzywo stoicie, słuchajcie. Muszę was tutaj troszeczkę... O, lepiej? Chyba lepiej. Powiem wam, że ostatni raz zapalenie ucha miałam 8 lat temu. Miałam w ogóle irygację ucha. Takie, wiecie, przepukiwanie ucha... strzykawką i w ogóle było to nieprzyjemne, ale pomogło i powiem wam, że tyle się mówi, że jak dziecko boli ucho, jest masakra, bo wiemy jaki to jest ból, to jest cholerny ból, to przechodzi na twarz, mi w tym momencie cała kość boli, cała strona w ogóle, noce bezsenne, przepłakane z bólu, nie pojechałam, ktoś by powiedział, mogłaś pojechać na SOR, moment, ja się napiję łyka, wezmę kawę. To jest pierwsza kawa od dwóch, którą prawie całą wypiłam. Bo powiem wam, że kawa to mi w ogóle nie wchodziła. Ja się już ubieram, bo ja w sumie muszę wychodzić. Ale jak mam być teraz, to czuję się jakby po mnie walec przejeżdżał. Boli mnie tak, że to jest masakra. Nie odzywałam się też na Instagramie przez całe dwa dni, to już zaczęły się telefony rywać. Czy wszystko jest ok, bo nic nie ma i tak dalej. A tak na poważnie, no to rzeczywiście gdzieś tam ostatnio na tym Instagramie bywałam praktycznie regularnie. Ale wiecie, jak ja nie mogłam mówić, nie mogłam... były momenty, że ja w pozycji... Były, są momenty, że ja w pozycji pionowej nie mogę, bo mnie aż normalnie czaszkę rozrywa. Więc tak, zapach na dzisiaj będzie taki. Nie mam grama makijażu. Krem mi się skończył. Słuchajcie, ten krem, co mi polecałyście razem z Anią, on mi się skończył. Moment, nie wiem, bo nie pamiętam. Jeżeli pokazywałam, to sobie zapiszcie, bo jest naprawdę fajny i przyjemny. Mam też perfumetkę. Cały perfum dostaniecie w Biedronce 13-15 zł, a perfumetkę w Dino ostatnio złapałam za dyszkę, także fajnie, ja bardzo lubię ten zapach. Jest słodki, kwiatowo-owocowy, to jest mój zapach. I powiem wam, że miałam momenty, że nie mogłam normalnie siedzieć, stać, ani funkcjonować, więc dom wyglądał jak pobojowisko. Ile chłopaki sobie zrobili, tyle było. Odpuściłam sobie totalnie, bo naprawdę czułam się źle. Później w dzień przesypiałam, jeżeli ból chwilowo mi dawał luz, to korzystałam i przesypiałam i modliłam się, żeby już był poniedziałek rano, żebym mogła zadzwonić. Stojcie. Zasia, połóż się. Modliłam się, żeby... No. Modliłam się, żeby był już poniedziałek, bo kiedyś byłam u lekarza z opieki tej nocnej, takiej świątecznej, to mi powiedział, w sumie przypisał mi tam jakieś leki, ja nie pamiętam, co mi wtedy było, ale też mnie bolało jak diabli, no to wiadomo, jak już tak bardzo boli, to jedziemy. Ale po tym doświadczeniu stwierdziłam, że ja się przemęczę, ja poczekam. Ja miałam co prawda krople, te krople mi w ogóle nie pomagają, więc to już musi być jakiś stan naprawdę, jak przez dwa dni nic nie pomaga. I ja usłyszałam, że ja pani przypiszę leki, ale to i tak w sumie niech pani jutro czy tam za dwa dni, bo nie pamiętam jaki to był dzień, niech pani jedzie do rodzinnego, bo ja nie wiem jakie pani leki przyjmuje, ja pani nie znam w ogóle historii choroby i tak dalej. Ja pani coś przypiszę, ale niech pani jednak tam jedzie. I okazało się, że miałam całkiem inne leki przepisane, więc możecie sobie wyobrazić ile pieniędzy poszło w błoto, gdzieś to tam później leżało, nie? Także taka historia, biorę jeszcze łyka i wychodzę, jadę do Szczecina, do lekarza. I w sumie ten krem był tak rewelacyjny, stosowałam go rano i na noc. Nie mam teraz kremu, jak się możecie dowiedzieć, no jestem cała sucha, no bo jak człowiek chory to i ma suche dłonie, ma suche, suchą buzię i tak dalej, więc na dłoni ja mam zapas taki kompletny, ale no do twarzy nie robiłam, były teraz takie promki
i nie kupowałam, muszę się teraz nagadać, słuchajcie, bo a tu widać nawet, widzicie? Tam taka spuchnięta, że masakra. I boję się tylko, żeby, bo powoli zaczyna mi drugie ucho boleć, żeby zdążyć zainterweniować, zanim to mi przejdzie na to drugie ucho. Także mam czapkę, mam tą moją super katankę i jedziemy. I muszę kupić sobie, słuchajcie, krem do twarzy, bo nie mam nic. Na obiad rozmraża się mielone, będzie zapiekanka z warzywami i z makaronem. I tak muszę wyjść do sklepu, tu już jak będę, nie wiem, w Dina albo w Biedronce. Co tam będę miała po drodze? Lidla też mam po drodze, to może wezmę i zajdę, słuchajcie, do Lidla, kupię krem i kupię jakiś fix do tej zapiekanki, no bo ja nie robię sama tych sosów. Raz na jakiś czas, jak mam serek jakiś tam kanapkowy, śmietankowy, zmieszam go z przyprawami, no to okej, ale rzadko kiedy ja takie rzeczy mam, bo mnie to idzie na bieżąco na kanapki. Także tak to wygląda. Dobra, dwa dni nie gadałam i teraz w tym momencie limit wyczerpałam i jadę. Odezwę się później, co prawda, no nie oszukujmy się, nie będzie dużo gadane, bo mnie boli, ja nie wiem, co ja tam dostanę w ogóle. Ale ja bym poprosiła o coś bardzo, bardzo mocnego i szybkiego, bo bym też chciała wrócić i do pracy, i do funkcjonowania. Nie oszukujmy się, człowiek, bynajmniej w moim przypadku, im więcej ma obowiązków, tym jest bardziej poukładany i tak dalej. A jak ja byłam taka rozlazła teraz, to ja mam wrażenie, że mi się tak tych rzeczy nagromadziło, że to masakra. Dobra, ja idę. Zobaczymy, co tam wyjdzie. W ogóle pogoda jest tak masakryczna, tak straszna, tak wieje, tak pizga. W ogóle są przymrozki, już zaczęły pąki wychodzić. Przebiśniki to już mamy praktycznie z półtora miesiąca. To wszystko zaczyna przymarzać. Mam nadzieję, że coś tam wyjdzie. Ja się w tym roku za bardzo nie nastawiam na kwiaty zewnętrzne, ale muszę drzwi chyba umyć. Nie nastawiam się na kwiaty zewnętrzne. Odpuściłam sobie w tym roku, tak się stwierdziłam, że odpuściłam sobie ogród. Nic nie sadzę, nic nie plewię, wszystko co sobie posadziłam w zeszłym roku i tak szlak trafił. Nie będę się rozwodzić, nie będę się denerwować. Myślałam ostatnio, żeby kupić sobie w Dino właśnie dzień przed tym, jak się tak źle poczułam. Przyszły kwiaty, słuchajcie, w Dino, chyba znowu gazetką były. Zaraz wam pokażę, moment, jeszcze sekundę. Mu się coś stało, coś mu tu nie leży, będzie trzeba go chyba przesadzić. Ogólnie to są kwiaty, które są nie do zabicia, nie? Ale on mi coś tutaj zaczyna marznieć, słuchajcie. Ja ostatnio je podlewałam, to tak nie było. Ja im zmienię, zmienię im ziemię, ale nie teraz, gdzieś za tydzień może, jak się lepiej poczuję, bo ja coś czuję, że ja przyjadę, to będzie wyprawa normalnie i cały dzień będzie z głowy i ja tego i tego wezmę, oddzielę od korzeni, zostawię tylko to i te. Te kwiaty były w takich wielkich formach, tylko ten, kto zna mnie, bywa tu, jest i w ogóle, no to wie, że ja tych kwiatów mam wszędzie nastawianych i tu nie... No i dobra, słuchajcie, wróciłam. Jezu, zaraz mi normalnie głowę, czaszkę mi rozsadzi, tak leki mam. Słuchajcie, w Biedronce wzięłam, nie wiem, co z Biedyszki był chyba jakoś. Krem BB. Stwierdziłam, że nigdy nie miałam nic z Nivei. A wzięłam dlatego, że byłam na tym dziale, bo kupiłam sobie ten krem. To jest któreś opakowanie z rzędu. Jak nie wiem, na co postawić, to wtedy stawiam zawsze na jeden i ten sam krem. One są w stałej ofercie, słuchajcie. Ja sobie go chwalę, ja go bardzo lubię. On jest naprawdę, naprawdę ok. Bo jak wam mówiłam, skończył mi się tamten krem, a nie mam nic. A jak stałam przy tych, no to obok stały te kremy BB. 5 w jednym, krem na dzień. Odcień jasny, był odcień jasny i odcień ciemny. No weszłam, kupiłam dwa sosy do obiadu. Byłam tam też w tym punkcie, gdzie jest Biedronka. To jest też również apteka w sumie priorytetowo. To po to wysiadłam z samochodu. I oczywiście cała torba leków. Mamy też chlebek. Szampon, bo mi się skończył, a w zeszłym tygodniu Tadeusz odbył zakupy sam. Beze mnie. Teraz sobie nabiorę tych leków. Mówię wam, cała torba. Ale coś, co jeszcze w aptece wyhaczyłam, słuchajcie. Taka nowość. Ja tego nigdy wcześniej nie widziałam. To jest serum do twarzy. Intensywnie nawilża i regeneruje. Czyli coś, co ja potrzebuję. Cena 4 dyszki.
49,90. Gdzieś mam paragon w ogóle. 5 dyszek. I jak się już zdecydowałam, tak wygląda buteleczka. No mówię, jest to nowość. Istnieje na internecie, jest. Dostałam jeszcze do przetestowania za darmo z La Roche. To jest taki żel do mycia twarzy. Z taką cerą problematyczną, jak ja mam i w ogóle. Tylko wiecie, u mnie to jest podłoże niestety, znaczy niestety, niestety, ja wiem czego to jest podłoże złej diety. I ja wiem, że jeżeli ja bym chciała, to ja bym mogła ją tak bardzo ładnie wyprowadzić, ale wiecie. Ja bym musiała odstawić wszystko, kole smażone, mączne rzeczy, wszystko co mi szkodzi, bo te rzeczy mi szkodzą. To widać na mojej twarzy po prostu, tylko i wyłącznie, zero ciast, zero niczego. Tu mam całą kartkę, słuchajcie, nie pokażę wam przodu, pokażę wam tu. Całą kartkę mam zapisaną, tych leków właśnie, co jak brać i w ogóle. 200 zapłaciłam, słuchajcie, 200 bez tych kremów, nie? Matko Boska. No ale miejmy nadzieję, że to mi pomoże, no bo inaczej to ja nie wiem. Inaczej to ja nie wiem. Dobra, idę się położyć, idę sobie to wszystko zaaplikować. W sensie te krople, to wszystko, te tabletki. I odezwę się do was, jak będziemy robić zapiekankę. Znaczy w sensie nie będę się już odzywać, tylko na pewno zobaczycie sobie. Idę zrobię sobie herbatę, idę do łóżka, bo... Człowiek chory to jest taki, wiecie, nie? Aj! No. Pa, pa. No i słuchajcie, mamy kilka godzin późno. Jestem rozczepana. Tu mi się w ogóle coś naprostowało. Nie wiem, czy to tej czapki, czy nie. Mój zarąbisty kubeczek. I sok pomarańczowy. Powiem wam, że przeleżałam ze 3 godziny, jak bolało, tak boli dalej, ale obiecałam, że przyjdę do was z zapiekanką. Na tym telefonie oglądam YouTube, więc za dużo wam nie pokażę, ale frytwarka, w której będę robić, prezentuje się tak. Ja ją kupiłam w zeszłym roku w Kauflandzie, mam też okrągłą i mam 3 takie mniejsze na sos, na przykład z tego samego zestawu. I makaron będzie do zapiekanki ten. Mam też tutaj mięso z łopatki, a rozmroziłam, mówiłam wam, że rozmrażam mięso. Się zakręciłam jak słoik, czyli rozmroziłam karkówkę, to jutro wrzucę ją do piekarnika z cebulką. I ona będzie robiona chyba z tego przepisu, co jest już na kanale. Jeżeli nie, to mam jeszcze drugi. Także na pewno będzie z piekarnika, tylko będzie kasza, jakaś surówka. A do zapiekanki dzisiaj wrzucę mrożone warzywa. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. O, tutaj sobie doleję trochę wody, żeby mi się tak ładnie ta cebulka zeszkliła, a nie spaliła. A już wam mówię, jak to warzywka. Także będzie taka. Słuchajcie, do zapiekanki możecie wrzucić cokolwiek. A i tak będzie zjadliwe, gwarantuję wam. No i zaklepię to wszystko tym sosem. Posmaruję, obrzucę, nie. Posypię. Posypię serem. Nie mogę, powiem wam, nie mogę robić gwałtownych ruchów. Zaklepiłam sobie tymi nowymi kroplami ucho. Będzie lepiej. Ja się staram nie nagrywać, jak jestem chora, a tym bardziej wrzucać, tak jest po prostu. I powiem wam, że no, że jak człowiek choruje, to wtedy docenia, nie? Jak, że jest zdrowy, że może coś zrobić. I w ogóle, i w ogóle. Ja już się nie mogę doczekać, aż będzie ciepło, bo to będzie znaczyło, że już naprawdę, naprawdę będę mogła odsapnąć, chociaż
Ten, kto mnie zna i ten, kto wie, w ogóle jest prześwit, bo lampa świeci. Ten, kto mnie zna, ten wie, że ja potrafię mieć nawet anginę w lato, gdzie jest 40 stopni upału i wszyscy się rozbierają i w ogóle. Julka jest wtedy chora. Także tak to wygląda dla osób spostrzegawczych. Pierwszy raz, ja to w ogóle mówiłam chyba rano, ale ucięło mi. Pierwszy raz od pół roku zgubiłam pazurę. Także ja się biorę za zapiekankę, pokażę wam efekt końcowy i idę odpoczywać, bo jest ciężko. Także mam nadzieję, że docenicie to, że boli, że mówię i zostawicie kciuka w górę. Halo, dzień dobry. Ja już jestem na chodzie. Jest godzina 11:20. Jest w sumie patrząc na to, co było tydzień temu, co jest teraz, to jest rewelacyjnie. Jednym słowem, bez większych komplikacji doszłam do siebie, także jest ok. I powiem wam tak, tyle rzeczy, ile się nazbierało. Ja też długo nie nagrywałam. Powiem wam, że jest dobre 3 tygodnie. Będzie, bo filmy, które się pojawiły teraz do tyłu, to one były dużo wcześniej nagrane, one były zmontowane i czekały na swoją kolej. I powiem wam tak, że w momencie, kiedy mi wszystko przeszło jak ręką odjął, mamy piękną pogodę i 16 stopni ciepła. Mam na sobie dzisiaj spódnicę i t-shirt z lumpeksu i mam tą moją musztardową, zarąbistą, słuchajcie, kurtałkę. Miałam zamysł na inne buty, ale te buty muszę mocno rozchodzić, jeżeli chodzi o... No mocno rozchodzić, po prostu się zapętliłam. No tak to jest, słuchajcie, jak się nie nagrywa dłuższy czas, ktoś może się z tego śmiać, ale człowiek wypada z dmu. Zobaczę sobie, ile mamy... Całe 8 minut nagrywanie. Ogólnie jedziemy do fryzjera, bo ja tutaj specjalnie jestem tak, wiecie, ucięta w kadrze, bo te moje antenki już tak odchodzą, że już nawet ta głowa jest świeża, to i tak nie da się tego ułożyć, ewentualnie tylko guma i wiecie, przychlast. Wczoraj żeśmy do godzin wieczornych robili z Szymonem, słuchajcie, ciasto, bo trzeba było do szkoły zanieść. Także zrobiliśmy murzynkę, rano opuszyliśmy cukrem, potem Szymon zaniósł. Nie wrócił jeszcze ze szkoły. I dzisiaj mamy dzień zakupów, uwielbiam. Powiem wam, że męczą mnie takie dni. Nie lubię robić zakupów, wbrew pozorom może wam się wydawać, że robię je co tydzień, robię je na bieżąco i tak dalej. Ja wam nie pokazuję, ale to jest męczące. W momencie, kiedy po pracy na przykład jedzie się, wchodzi się z tłoku ludzi, z nawału i tak dalej, jedzie się znowu w taki sam identyczny tłok i później stanie w tych kolejkach i w ogóle, ale jednak stwierdzam fakt, że i tak wolę robić raz w tygodniu zakupy niż co drugi, trzeci dzień. Bo raz, że wtedy wpada więcej do koszyka, nie oszukujmy się, kiedyś to testowałam. Mimo że starałam się gdzieś tam trzymać to, a może bym na to miała ochotę, a może na to, a jednak z góry jak jest coś tam przewidziane, jakiś jadłospis, menu, właśnie ja muszę mocno obmyśleć, co w tym tygodniu będzie grane na obiady. Mój dzień kobiet, słuchajcie, złożyłam wam na Instagramie życzenia, no tutaj nie miałam możliwości, ponieważ mój dzień kobiet wyglądał tak, że mnie położyła angina, ale to wiecie z poprzedniego filmu. I teraz tak, żeby pokrótce, dzień wcześniej byłam w kinie. To był ostatni dzień, kiedy grali Kogel Mogelbin. Ktoś mógłby powiedzieć sobie, tu się puknij. Ale powiem wam, poszłam po prostu z sentymentu. Ja jestem ogromną fanką Kogla Mogla 1, 2, tej pierwotnej wersji. No i te kolejne wersje, powiem wam, że już ogląda się
z przyzwyczajenia, bo człowiek by chciał wiedzieć i tak dalej. I to też jest, wiecie, moment, żeby wyjść samemu, odpocząć. Jeżeli nie samemu, a z kimś, to jest to też dobry moment, dobry sposób na to, żeby się właśnie z kimś zobaczyć, później pójść na jakiś obiad albo na kolację. Także tak wyglądało. I w Dzień Kobiet miałam zaproszenie na babski wieczór. Pozdrawiam Was, dziewczyneczki moje, bo wiem, że oglądacie. Dostałam zaproszenie, ale ja już wiedziałam, że ze mną jest źle, że to nie pyknie. Zwłaszcza, że jeszcze wtedy następnego dnia szłam na rano do pracy, także na bardzo rano. Więc ja sobie totalnie odpuściłam. I ja wiedziałam, co się pisze, co się szykuje. Także no niestety ani z wieczorku, ani z imprez, ani z klubu nic nie wyszło, nie pykło. Ale nie żałuję, bo co się odwlecze, to nie ucieczę. W ogóle ta impreza była, powiedzmy, po części zaplanowana, bo my miałyśmy robić sobie posiadówkę właśnie w marcu, miało być wyjście do klubu i tak dalej, ale no wyszło tak, jak wyszło, ale to nie uciecze, to się odwlecze, ale nie uciecze, bo co? Bo jeszcze nie jedna okazja będzie, nie? Nie jedna okazja będzie, żeby się spotkać i nie jedna okazja będzie, żeby się pobawić, pobalować. Ale powiem Wam, że odpłukać przeszło to dużo łagodniej niż poprzednim razem. Nie mam kaszlu, nie mam nic, miałam napuchnięte. W ogóle rozmawiałam z kilkoma osobami i te objawy miało dużo osób. Angina i ból ucha, ale to taki ból ucha, słuchajcie, że głowa mała. Wiecie, jak boli ząb, boli ucho, to już kaplica. No bo gardło to tam, wiecie, weźmie się antybiotyk, ale jak krople nie pomagają, w moim przypadku nie pomagały, bo ja na początku na kroplach takich normalnych, domowych, tak, które miałam gdzieś tam w aptece, na ból ucha nie pomagało i w momencie, kiedy to już doszło do takiego momentu, że z termoforem leżałam, pół twarzy miałam tak spuchnięte, wiecie, teraz mogę mówić od 2 dni w sumie, już jak już klepię jęzorem, to już klepię, słuchajcie, na całego. Już mogę mówić, także jest ok, ale naprawdę tak mnie bolało, tak mnie ciągło i gdzieś tam ten stan, nie wiem, zapalny czy coś, no przeszło na ucho, ale jest dobrze, jest fajnie, więc korzystamy, jadą. Mamy takie zarąbiste super rondo. Ogólnie cieszę się, jutro ma być jeszcze cieplej. Także dobrze, jadę, bo w sumie już powinnam być, o, coś nam tutaj uciekło. Jadę, bo w sumie już powinna być, a mam jeszcze jakieś dobre 10 minut drogi, to będę miała delikatną, ale taką delikatną obsuwę. Ogólnie to wlałam sobie Coca-Coli, słuchajcie, do mojego kubka, do tego. I ja nie mogę go, słuchajcie, otworzyć. Nie nalałam całego kubka. I delikatnie jak go odkręciłam, to tam zaczęło bulgać i w sumie nie wiem dlaczego. Co się stało? Mówię, nigdy tego nie robiłam, ale coś tam nie pykło. Coś nie pykło. Jedziemy. Dzień dobry, moje kochane robaczki. Widzimy się, słuchajcie, po minimalnej, dłuższej przerwie. W tym momencie dla Was to już jest chyba w tym momencie nieodczuwalne, bo filmy chyba się pojawiają w miarę regularnie. Tak, szeleści mi tutaj, bo zaraz Wam pokażę paczkę, którą zamówiłam sobie, słuchajcie, z Born to Be. Ja ostatnio w ciągu 2 miesięcy pozamawiałam sobie trochę rzeczy, co możecie też zobaczyć na kanale, bo stwierdziłam, że Wam to pokażę, bo może ktoś skorzysta. W miarę na bieżąco pokazuję Wam to na Instagramie, wrzucam Wam linki i mam nadzieję, że korzystacie. Kupiłam też Szymonowi, słuchajcie, buty. Może od tych butów zaczniemy, bo to był w ogóle priorytet tego zamówienia. I buty są... z tej firmy chyba. Tu jest etykietka. Tu one wyglądają tak. I po mojemu, słuchajcie, jak dla niego do biegania. Tutaj będę Wam pokazywać zdjęcia, jak one wyglądały na internecie i ich cenę, którą ja zapłaciłam, bo miałam kod rabatowy. W tym momencie on już chyba nie działa, więc stwierdziłam, że jak ja mam przepłacać w CCC,
Nie opłaca się. Wiemy, jak to jest z dzieciakami. Nie szanują, a są sztywne. Więc noga mu lecieć nie będzie i oczywiście jak już wyjęłam, to już włożyć nie mogę. Ale dobra, to za chwilę. Także rozmiar szynka 41 i to jak ja kupuję buty, czym ja się kieruję? Kieruję się tym, że patrzę na długość wkładki, bo rozmiar rozmiarowi jest nierówny. Ja mam bardzo małą stopę, mój syn ma bardzo dużo, czy się no adekwatną do wzrostu i do wieku, tak? Wiadomo, no chłopcy tak mają. A właśnie jak mu dobierałam, no to patrzałam też po długości wkładki. No i dobra, słuchajcie, mam też dla siebie buty, ale to za chwilę. To będzie taki, wiecie, wisienka na torcie, bo powiem wam, że są piękne. Ja już mam tego typu buta, nawet dwie pary i pamiętam, że kupiłam je w CCC. Była promocja na Lasockiego i kupiłam, są mega stabilne, mega... chodziłam w nich w lato. Są naprawdę fajne, a tu za ułamek tej ceny, naprawdę groszowe sprawy, tutaj mówię, będę wstawiać zdjęcia i cenę. Udało mi się też po długości wkładki, bo rozmiar jest 36, a ja noszę 34-35, w zależności jak jest długość wkładki. U mnie to jest, jeżeli chodzi o szpilki, 22,5, jeżeli chodzi o adidasy, jakieś sportowe buty, tramki, maksymalnie 23, ale takie 22,5 to jest takie, wiecie, bez kosów, bez czubków i w ogóle. Tutaj mam, słuchajcie, spodnie damskie, 3/4, 4XL. I wiem, że widzę właśnie, że włożyłam w odwrotne opakowania, bo ja już sobie to rozpieczętowałam z Szymonem, mieliśmy taką frajdę, mimo że to były ciuchy dla mnie, to również otwieram, no wiecie, fajnie tak otwierać. I to są takie bardziej garniturowe, one są na pół przezroczyste, one są takie... Widzicie? Troszeczkę prześwitują, ale na lato wydaje mi się, to jest w ogóle rozmiar duży, bo to jest 4XL. Tutaj wam pokażę w piątek, kiedy na paznokcie, także mam nadzieję, że nikogo to nie razi. Tutaj mamy, o może w sumie tak, tutaj mamy rozmiar, tutaj mamy ten, ale jak wiemy, rozmiar rozmiarowy jest nierówny. One są na fajnej gumce. Dziewczyny tam wpisywały, jaka... W opiniach po prostu czytałam, czy jest adekwatny rozmiar, ile mają na przykład w pasie, w obwodzie, żeby dobrać sobie do tego swój rozmiar, czy jest zawyżony, czy jest zaniżony, polecam czytać opinie. No i drugą, słuchajcie, sukienką, spódnicą, nie, moment. Tak, odwrotnie włożyłam. Tutaj mam spodnie 3/4 damski, ale to nie są spodnie, tylko to jest spódnica. Dwa etykiety jakieś. To jest spódnica sportowa, słuchajcie, i ona jest L na XL. Tutaj macie etykietkę. Tu z drugiej strony nie ma nic. Nie ma też na tych ubraniach cen, także... I słuchajcie, ona mi się bardzo spodobała. Ja wam na Instagramie również pokażę. O, piękna jest. W pasie ma jak najbardziej gumkę, więc czy mi się schudnie, czy mi się zeszczupli, czy mi się utyje, to i tak będę będzie mi pasować, ale wzięłam ją, bo jest piękna. Muszę zobaczyć, czy jest jeszcze w takim kolorze, bo ten bordo, to jest bordowy. Tutaj wychodzi bardzo ciemny, tak, w sumie takie wino butelkowe, no coś takiego, nie? Była jeszcze w takim kolorze, więc w sumie fajnie by było. Ona też chyba więcej niż 30 zł nie kosztowała. Tutaj będzie cena, będzie zdjęcie. Naprawdę jest fajna i tutaj na dole ma... Jak ja to ładnie mówię, rozpierdak. I do trampków, i do adidasów, i do w sumie sandałów. Naprawdę można je na wiele, wiele sposobów. Więc tak, to jest to. To, co było źle ometkowane. I tutaj mam też XL-kę. XL-kę mam dwie. Słuchajcie, na drugi rękaw bluzki. Tylko... Ja nie pamiętam, czy to miały być bluzki, czy to miały być golfy, ale możliwe, że to były bluzki, bo ja potrzebuję takich basiców właśnie, o, zobaczcie, jakby tak złożyć, o, tu teraz widać ten kolor, bardzo ładny jest, jakby włożyć to do środka tego, super, nie? Czy tą granatową na przykład? O, tak, to nie, ona miała być właśnie, idę kodzik w serek, uważam, że, o, prześwietliło, ale... O taki kolorek. Uważam, że jest naprawdę ok. To jest rozmiar XL. T-shirt, mamy bawełnę, mamy elastan. I słuchajcie, ma naprawdę dobry skład.
95% bawełna i 5% elastanu i ona jest taka uciągliwa, więc cycek będzie ładnie wyglądał. Także tu mam jedną, no i tu mam taką samą, tylko granatową. Zależało mi, chciałam i mam. No i dobra, kolejna rzecz, której nie mam, a którą potrzebowałam, to są paczki. Paczki były po 7 zł i one się różnią, słuchajcie, klamrą. Tutaj wszystkie mam na długość 110 i tak, jeden ma taki, taką klamrę. Nie będę ich na razie rozpieczętowywać, tak je w całości włożę sobie do szuflady. Tu mam drugi brązowy, bardzo chciałam. Tu mam czerwony, czerwony z taką normalną, zwykłą. No i słuchajcie, zabrakło mi pamięci. W każdym bądź razie, nie wiem na którym skończyłam. Jest też czerwony z taką złotą klamrą. I biały, taki najzwyklejszy, najnormalniejszy. Jak mi braknie dziurek, to się dorobi. Ale powinno być chyba ok, bo brałam taką długość tego paska, którą mam teraz w tym momencie. No i dobra, słuchajcie, żeby kończąc już te zakupy, to przyszło w paczkomacie. Mówię, dopiero odebrane było. I słuchajcie, patrzcie na to. W ogóle, no nie, no samo opakowanie, sam karton robi furorę. I powiem Wam, że wzięłam ostatnią parę. Zanim Wam wstawię to na Instagrama, zobaczę jeszcze, bo były jeszcze beżowe i one są tak mega wygodne. Powiem Wam tak, z tych dwóch zamówień najbardziej jestem zadowolona z tych butów. Raz, że pasują co do centymetra. Jak zrobię sobie piękne paznokcie, pomaluję u stóp, to ja Wam nagram może rolkę, może wstawkę właśnie w filmie. One są prześliczne. Naprawdę, ja żeby znaleźć but na siebie, to jeszcze w tej cenie, to już nawet mój Tadeusz powiedział, że no w tej cenie to no to brać, nie? No bo później jak ja mam takie coś, że jak ja potrzebuję buta i byliśmy ostatnio w CCC, oczywiście nie ja kupowałam sobie buty, tylko on, ale jakbym potrzebowała buty na już, przykładowo, no mam jakąś okazję, potrzebuję but, ja nie znalazłabym nic, ani Adidasu, w ogóle nie było żadnych promocji, nic nie było ometkowane, to jest raz. Dwa, pomijając już kwestię tego właśnie jaka to jest cena, to nie było w ogóle mojego rozmiaru. Więc jak mogę, to korzystam i ten, kto mnie zna, to wie, że był taki okres w moim życiu jakieś 10 lat temu, że ja miałam manię na punkcie butów, na punkcie szpilek, na punkcie koturn, w ogóle Adidasu, wszystkiego. Ja miałam taką butomanię, nie? Byłam taką butomaniaczką, że taką butomaniaczką byłam, że masakra. Także te buciki, bo tak, o, widzę, że tutaj jest kawałeczek widać. One są z takiego materiału, jeżeli chodzi tutaj o to wykończenie tu górne, jak mają te, to jest taka ala guma, nie wiem, to jest taki sam materiał jak w butach o nazwie Meliski. Wiecie, mam nadzieję, że ogólnie trzymają bardzo ładnie, może Wam pokażę, bo tak gadam. Zobaczcie, jakie one mają piękne, jak go tylko przymierzyłam. I ja już wiem, że to będą, Szymek mówi do mnie, mamo, wow, ładne. I mówię, zanim wstawię Wam na Instagrama, to zobaczę sobie beżowe. One się będą rysować, bo to jest taka ala guma, o widzicie? One będą, to po prostu będzie urok tych butów. Zastanowię się, ciekawa jestem, jakby je tutaj czyścić, żeby to jak, wiecie, jak najmniejsze. Ale są tak mega miękkie, tak wygodne, noga nie leci, ani nic. Więc zanim Wam wstawię, to zobaczę sama dla siebie właśnie jakieś promki i zobaczę, czy w ogóle wrócił ten kolor beżowy, bo są przepiękne i na pewno będę je często nosić. No ale mam też, słuchajcie, zakupy, ja już tutaj polecę kursem, mam też zakupy, bo my jesteśmy po cotygodniowych zakupach, gdzie u nas jest dzisiaj poniedziałek. I tak, za 5 zł były te maseczki, dajcie znać, ja nie będę mówić. Bo one już się pojawiły, one powinny być dla Was znane, one gdzieś już wystąpiły, także mam i ja w tej cenie, to wiecie, 7 maseczek, fajna cena, a i ja sobie przetestuję. Bardzo lubimy, jak wiecie, w momencie, kiedy żeśmy je pierwszy raz kupili, mamy też zieloną cebulkę, bo żeśmy kupili, ale one były też na promocji 5,99, także słuchajcie, chlebek.
Wzięłam suróweczkę dzisiaj do obiadu, bo kupiliśmy skrzydełka, mam też ćwiartki rozmrożone. Zaraz napekluję, uduszę i będą z kaszą i do tego właśnie ta suróweczka. Nie wiem jak wy, ale jak Zyśkowiaka bardzo, bardzo lubię. Margaryna się kończy. Dobra, ja to tu wyjmę. Wyjmę to, bo to się będzie gniotło, będzie się szeleściło. Tu mam pewnie jakiegoś przyklapa. Jak to ja. Ale ich nie układałam dzisiaj w ogóle, tylko spięłam spinką z tyłu. I tak, wzięłam paczkę hamburgerów, bo nie byłam pewna, czy mamy, czy nie. Bo mam te, słuchajcie, bułki do hamburgerów. Mam sałatę, mam ogórka, wszystko bym skroiła, wrzuciła, sosem zalała. I taką kolację, znaczy kolację, no nie wiem, może jutro taką obiadokolację, zobaczymy. Kupiłam też do koszyczka czekoladowego dla odmiany baranka. I słuchajcie, ponoć ta przyprawa jest bardzo dobra. Ja nie wiem, czy ja ją kiedyś kupowałam, bo jak był na nią szał w zeszłym roku, może być tak, że kupiłam, ale nie zapadła mi w pamięć, więc kupiłam jeszcze raz. Wzięłam trzy takie sosy, o, bo ja je bardzo lubię. Ostatnio jadłam, jak już mogłam przełykać, bo jestem po anginie, jak już mogłam przełykać, zrobiłam sobie pomidora i mozzarellę i brakowało mi. Była tylko sól, pieprz i oliwa. Mamy też suszone pomidory razy dwa, jak dobrze pamiętam, oczywiście, że tak. Bo przyprawy z prymatu, moment. Oczywiście pokazuję Wam zakupy, słuchajcie, z Dino. I przyprawy były za złoty 29 wybrane. Ogólnie normalnie złoty 49, a wiem, że w Biedronce jak robimy zakupy, to jest złoty 99. Także mamy dwa razy pomidory suszone, ja je bardzo lubię. Mamy bazylię, bazylię, mamy tak curry, mamy kebab gyros, mamy przyprawę do gulaszu, przyprawę do ziemniaku i paprykę słodką wędzoną. I słuchajcie, ostatnio tak rozmawiałam z kim ja rozmawiałam, nie przypomnę sobie, ale coś było o marynowaniu i ja mówię, no to mam przyprawy do kurczaka, nie, bo do mięsa. I ja nie wiem, jakie są u Was, ale u mnie na przykład przyprawy są stosowane zamiennie. Przyprawę curry daję na przykład do kurczaka, ale daję też na przykład jako miks przypraw do różnego innego mięsa. Tak jak na przykład karkówkę marynuję, to czasem mi się zdarzy. Kebab gyros potrafię stosować nie tylko do kurczaka, jak robię właśnie kebab gyros, z frytkami. Często, czasami, różnie daję do kurczaka, takiego skrzydełkowatego, w sensie do kurczaka, skrzydełka, czy ćwiartki, czy coś. Przyprawy do ziemniaków też można stosować, nie tylko do ziemniaków. Przyprawy do gulaszu, no to ja daję na przykład do gulaszowej, do gulaszu, do jak marynuję łopatkę, czy coś, w zależności. I uważam, jestem takiego zdania, że przyprawy można stosować zamiennie. Niekoniecznie przyprawy do kurczaka, tylko do kurczaka, ale nic się nie stanie, jak namarynujecie pieczy z kurczaka na przykład, a nie tylko skrzydełka. No tak po przykładzie, wiecie co chodzi. Do smażenia, a później do duszenia będzie smalczyk. No i cukier, bo nie kupiliśmy, słuchajcie, cukru. Muszę uzupełnić sobie pojemniczki. Mam tam rosołek, podgrzałam sobie. I to na tą chwilę będzie tyle. Muszę trochę posprzątać, muszę wstawić pranie. Zobaczyć, co tam się dzieje, bo wleciał po dłuższej przerwie właśnie hol zakupowy. Wleciały komentarze, więc chociażby serduszkiem, ale żeby Wam odpisać. I co? I co? Wiem, że w Gdyni, wiem, że w Gdańsku ma sypać ogólnie śnieg, więc no ciekawe, czy na święta nie będziemy mieć śniegu. No bo wiecie, jakby nie było, no to tak od 2 lat można zauważyć, jak nie 3 może, że nam się tak te pory roku przestawiają troszeczkę. Ale cóż, dobra, idę to sobie pomierzyć. Idę jeszcze na Instagramie Wam pokażę. I najpierw zjem rosół, bo jestem głodna. Widzimy się już za chwilę. I chyba kawę, co? Bo ja dzisiaj jestem bez kawy, bez kofeiny, a kawa by się przydała.